Siemanko, siemandero. Jestem świadomy, że trochę ostatnio dziwnie wyglądam, ale przed majówką nie było dostępnych miejsc u fryzjera, dopiero jutro idę, także coś się poprawi. Ostatnio bardzo, bardzo dużo się działo. Cieszę się, że mimo tego, że majówka zaczęła się dosyć intensywnie, że było dużo zadań, to te dwa ostatnie dni przeżyłem dosyć fajnie, na spokojnie. Jeżdżąc sobie sentymentalnie po Kaszubach i dzisiaj rano naprawdę obudziłem się przed budzikiem pełen energii i pełen gotowości do działań i faktycznie był to taki dzień fajny. Taki dzień, jaki lubię. Poniedziałki generalnie lubię, bo zawsze dużo się dzieje, a bardzo lubię dni, w których nie siedzę tylko przy komputerze, ale też dużo, dużo akcji się dzieje, no ale każdy dzień jest piękny. Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na jeden taki aspekt, bo też od wielu miesięcy chodzi mi po głowie jedna sprawa, jeden projekt, bo spędzam bardzo dużo czasu z rówieśnikami, ale też z osobami młodszymi, takimi 12, 13, 14, 15, 16, 17 lat i trochę jest mi szkoda, bo ja też, moi koledzy też i właśnie młodsi od nas, my jesteśmy ofiarami pewnego systemu, ofiarami pewnej gry i nie jesteśmy tego świadomi. I właśnie od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie, żeby to zmienić, żeby wziąć się za to, bo ktoś to musi zrobić. Zauważ, że młodym ludziom bardzo często szybko się nie chce. Zauważ, że jak masz jakiś pomysł, na przykład, nie wiem, masz pomysł, żeby, nie wiem, projektować koszulki piłkarskie. Albo masz pomysł, żeby prowadzić swoją własną kawiarnię. Albo masz pomysł, żeby, nie wiem, no, prowadzić jakiś online biznes czy coś takiego. I co się dzieje? Wchodzisz na YouTube'a i zaczynasz oglądać, zaczynasz czytać, zaczynasz studiować, zaczynasz pisać, projektować, liczyć i tak dalej, i tak dalej. I potem kolejne filmy oglądasz i już subskrybujesz już kilka kanałów, już masz bogów od tego biznesu. Może już kupiłeś jakiś kurs, może już kupiłeś jakąś książkę. Edukacja oczywiście bardzo ważna. Ale zauważ, że już ci się nic nie chce. Po tym oglądaniu, po tym wszystkim, twój mózg już odebrał, że ty to zrobiłeś. Ja już kiedyś tutaj o tym mówiłem, że jeszcze lepiej, jak ty powiesz to komuś i ludzie nagrodzą twój pomysł, powiedzą, że jest zajebisty, to wtedy już w ogóle twój umysł odebrał to jako done, jako zrobione. Po co to robić? Po co się męczyć? No właśnie, to jest to. Spójrz na ludzi, którzy coś osiągnęli. Spójrz na sportowców, spójrz na biznesmenów. Czy oni działali tydzień? Jak ja widzę na YouTubie młodych ludzi, którzy wstawią parę filmików i już nie wstawiają dalej, bo nie było od razu tysięcy followersów, subskrybentów. Z Instagramem tak samo, niesamowite pomysły i po chwili klapa. Bo to nie jest tak jak u innych. I widzisz, my się ciągle porównujemy do innych. Ty się ciągle porównujesz do tych najlepszych, a zauważ, że ty jesteś teraz w zupełnie innej pozycji. Startujesz z zupełnie innego miejsca. I oni kiedyś też z tego miejsca startowali. Tylko jak zauważysz, to ci ludzie często już 6-7 lat pracują nad tym. Lewandowski 30 lat. I to się dzieje tak po prostu z dnia na dzień? No nie. I to ciągłe porównywanie się, że on ma, a ja nie mam i muszę też mieć tu i teraz, jest naprawdę niepotrzebne. Spójrz na wakacje. Ty musisz jechać na wakacje tam,
gdzie ktoś z swojego otoczenia też jedzie. Ale być może on na te wakacje sobie zapracował, być może on już jest na innym etapie i on może sobie na to pozwolić. Mam takiego jednego kursanta, którego szkolę kilkanaście lat, buty za 1000 zł. No i co? Nie jest w stanie wydać na jakieś porządne rzeczy, które wpłyną na jego rozwój, ale buty za 1000 zł, bo ktoś tam ma na Instagramie. No ale ten ktoś na Instagramie jest na zupełnie innym poziomie, na zupełnie innym etapie. I ty na nim też możesz być, tylko musisz, kuźwa, to wytrwać, musisz przetrwać i dojdziesz do tego. To się nie dzieje z dnia na dzień. Ja już w 6. klasie podstawówki marzyłem, żeby być nie wiadomo w jakim miejscu. Dzisiaj już jestem 2 lata po maturze, w tym roku 22 lata i dalej jestem na tej ścieżce, dalej dążę, bo to się nie stanie z dnia na dzień, jeśli ty wywodzisz się z jakiegoś środowiska, to ty najpierw musisz z tego środowiska się wydostać. Potem musisz zmienić swoje nawyki, zmienić to, co ci wbili w szkole i potem dopiero, jak masz spokój, masz już coś, jakieś podwaliny, wtedy możesz dopiero zacząć budować. Ale właśnie to jest zgubne, że porównujemy się cały czas do innych. A zauważ, że wygrywa ten, który po prostu czapkę zakłada i zapierdziela. I my też tak musimy. I musisz wiedzieć, że świat nie wygląda tak jak na Instagramie. Świat nie wygląda tak jak na YouTubie. Widzisz, nawet ja nagrywam ten filmik, no specjalnie lampka zapalona, coś, żeby ładnie wyglądało. Ale tak naprawdę to z drugiej strony jest lekki syf. No właśnie i o tym musisz wiedzieć, że nie o wszystkim się mówi. A jak czytasz książkę, książki są super, zajebiste. Tylko mi czasami czytanie jednej książki zajmuje rok. Bo ja staram się wprowadzać w życie to, co przeczytałem. I tobie też to proponuję, ale najpierw proszę cię, żebyś miał chwilę dla siebie, żebyś nie dał się zwariować, żebyś robił swoje. Test 16 osobowości, darmowy, o którym mówiłem, warty jest 10 minut, żeby wypełnić. Warte jest to, żeby wiedzieć i zastanowić, co faktycznie lubię, co chciałbym, w czym chcę się rozwijać, co mnie trochę podnieca. Nie robić to, co inni, bo im dobrze idzie, tylko robić i być najlepszym w tym, czym tobie najlepiej idzie. I wtedy budować na tym niesamowite rzeczy. Bo ja uważam, że największe sukcesy mają ci ludzie, którzy po prostu wierzyli w siebie i w swój projekt, i w swoje działanie, i w to, że robią dobrze. Trzymam za ciebie kciuki, ty trzymaj za mnie, lecimy z tematami do przodu. Odbija mi się, wypiłem butlę soku takiego wyciskanego pomarańczowego. Damy radę. Będzie dobrze. Lecimy.